Geopolityczny Dziennik Analityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam państwa serdecznie. 10 lutego węgierski minister spraw zagranicznych w wywiadzie dla Euronews powiedział, że Węgry nie przyjmą na swoim terytorium więcej wojsk sojuszu północnoatlantyckiego. Powiedział, że Węgry nie zgodzą się na rozmieszczenie dodatkowych sił NATO na swoim terytorium, ponieważ już je mają, i jest to armia węgierska. Bardzo mocne oświadczenie Petera Siarto w wywiadzie, który ukazał się w ubiegły czwartek. To bardzo ciekawe stwierdzenie, że tymi żołnierzami NATO, które Węgrzy dopuszczają na swoim terytorium jest wyłącznie Węgierska Armia, Węgierskie Siły Zbrojne. Dodał, że są one w odpowiedniej kondycji, aby zagwarantować bezpieczeństwo kraju i Węgry nie potrzebują dodatkowych oddziałów. Tutaj oczywiście jest to w kontrze, w takim bardzo mocnym kontraście, chociażby do. Do przyjmowania wojsk amerykańskich czy brytyjskich na terytorium Polski. Co bardzo ciekawe, CIA to także zaapelował do Stanów Zjednoczonych, do Unii Europejskiej oraz do Federacji Rosyjskiej z prośbą o dalsze rozmowy, z takim apelem o dalsze rozmowy, aby uniknąć, jak to określił, najgorszego scenariusza związanego z napięciem między Rosją a Ukrainą co istotne także wspomniał o tym, że sankcje obowiązują, sankcje nałożone na Rosję obowiązują od 2014 roku, czyli od aneksji półwyspu Krymskiego przez Federację Rosyjską, ale jak to określił, nic nie dają. Podkreślił, że wymiana handlowa między Federacją a Federacją Rosyjską a Republiką Federalną Niemiec od 2014 roku wzrosła. To bardzo także ciekawe stwierdzenie i takie można powiedzieć podkreślenie tego partnerstwa ekonomicznego niemiecko- Rosyjskiego. Co interesujące, tego samego dnia ukazał się wywiad ministra Sijarto dla tygodnika Mandiner, i w tym wywiadzie węgierski polityk powiedział, że współpraca z Rosją nie oznacza zgody ideologicznej, a tylko działanie na rzecz wzajemnych interesów. Powiedział dokładnie, cytuję: Nie dlatego współpracujemy z danym krajem, że zgadzamy się z nim ideologicznie. Ale dlatego, że kooperacja leży w naszym wspólnym interesie, z Rosją też współpracujemy tylko w takich kwestiach, które są dla obu stron korzystne. Koniec cytatu. To bardzo ciekawy przykład realpolitik, polityki realnej, obliczonej na pragmatyzm działania, na załatwianie konkretnych interesów, a nie na Budowanie wspólnoty ideologicznej. Bardzo ciekawe w tym wywiadzie padły także słowa na temat, na temat no można powiedzieć, szeroko pojętej ideologii liberalnej czy też, czy też globalnego żandarma. To pozwolę sobie również zacytować ten fragment. Minister Sijar to powiedział. Nie bądźmy hipokrytami, nie popadajmy w błąd polityki zagranicznej, która kieruje się liberalną ideologią. Nikt nie musi odgrywać roli światowego policjanta, niech każdy kraj kontynuuje prowadzenie swojej polityki zagranicznej w sposób suwerenny. Koniec cytatu. Niewątpliwie bardzo istotne wypowiedzi z 10 lutego szefa węgierskiej dyplomacji no nie byłyby pełne, nie oddawałyby pełni tego przekazu, gdyby nie skomentować także jego, jego wątków poświęconych samej Ukrainie, czy też węgierskiej polityce wobec Ukrainy. Minister CR to powiedział, że nie chciałby, aby Węgry patrzyły na stosunki z Ukrainą. Ukrainą przez rosyjskie okulary, czy też gdy nie chciałby, aby patrzeć przez ukrai okulary ukraińskie na relacje Węgier z Rosją? To też bardzo ciekawe i pragmatyczne, takie realistyczne spojrzenie w tym, w tym, w tym zakresie. Natomiast szef węgierskiej dyplomacji bardzo twardo stoi na stanowisku, że Ukraina nie spełnia. Wymagań niezbędnych do członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim. Powiedział zresztą, że co będzie w przyszłości, to, to nie wie. Natomiast w krótkiej perspektywie nikt nie liczy się z, taki, z realnym scenariuszem wstąpienia Ukrainy do NATO. I to niewątpliwie jest również bardzo istotny, bardzo istotny przekaz. Natomiast istotne w tych wywiadach z 10 lutego szefa węgierskiej dyplomacji jest także. Jest, jest także to, o czym mówił, jeśli chodzi o współpracę z Chińską Republiką Ludową. Tutaj bardzo mocno podkreślił, że obecnie mamy nowy porządek światowy, jak to, jak to określił. Dodał, że Węgry w 2010 roku zainicjowały politykę otwarcia na wschód i w ramach tejże właśnie polityki otwarcia na wschód Węgry mają za zadanie z powodzeniem rywalizować o chińskie inwestycje. To niewątpliwie bardzo istotny element tego wywiadu dla tygodnika Mandiner z 10, z 10 lutego. Dodał zresztą szef węgierskiej dyplomacji, że, że nie ma takiego ryzyka, iż Budapeszt w zamian za Profity wynikające z chińskich inwestycji, stanie się rzecznikiem chińskich interesów w Europie. Zresztą określił to bardzo dobitnie: sztucznym tworzeniem problemów. No, podkreślił, że zawarł bardzo wiele porozumień z Chińską Republiką Ludową i ani razu Pekin nie stawiał przy tym warunków politycznych. Widać tutaj, no, powiedziałbym, taki twardy pragmatyzm. Twardy realizm nastawiony na realizację konkretnych. Interesów. Myślę, że to, o czym minister CIARTO powiedział w tym wywiadzie o tym otwarciu na wschód od 2010 roku, jest bardzo dobitnym przykładem polityki wielowektorowej. Jak stosunkowo nieduży kraj w Europie, członek Unii Europejskiej, jest w stanie grać na wielu fortepianach, jest w stanie realizować właśnie konkretne, twarde swoje interesy ekonomiczne. Dziękuję Państwu za uwagę.